Dzień dobry, witam się z Wami po dłuższej przerwie i zaczynamy dzisiejszego vloga śniadaniem, bo jakże można by inaczej było zacząć. I co ja tutaj mam? Mam tutaj tosty z serem Camembert i do tego domowy dżem malinowy. I wszystko dopełni herbatka Lorda Nelsona malinowa z Lidla. Ponieważ ta imbirowa od rodzinki już mi się skończyła, więc wykańczam teraz tą moją z Lidla. No, także dzień dobry i smacznego. Tak, było śniadanie, przywitałam się z Wami i później już czas mi po prostu tak przez palce uciekał, że mamy godzinę prawie 14. My po obiedzie już, a dzisiaj byłam na leśniki z twarogiem i z drzemem. Już dawno, dawno nie było. Byłyśmy też w mieście, bo moje dziecko było na wymianie z Vinted, jeżeli dobrze mówię. I cóż, miałam jeszcze Wam powiedzieć, bo chyba 2 tygodnie temu wspominałam coś o kupnie opaski, później jakoś zniknęłam, bo z tym uchem miałam ucho jak na chwilę obecną w miarę ok, można tak powiedzieć, ale ja już jestem posiadaczką właśnie tejże opaski, o której Wam mówiłam. Jest to Samsung Galaxy Fit. Opaskę mam od poniedziałku, a użytkuję od wtorku, ponieważ byliśmy późno w poniedziałek, wróciliśmy z tą opaską i już nie chciałam po prostu, wiecie, parować jej z telefonem i tak dalej, bo też nie za dobrze się czułam, więc zrobiliśmy to we wtorek. I powiem Wam, no niestety opaska jest czarna, ale fajnie wszystko pokazuje, naprawdę jest czytelna, można, ja tak naprawdę dopiero się uczę tej opaski, współpracy z tą opaską, że tak powiem, ponieważ to, co wyczytałam gdzieś tam na internecie, wiadomo, to sobie, a ja jednak muszę się z nią dotrzeć. Szczerze powiedziawszy, nawet nie czytałam za bardzo instrukcji obsługi, tylko gdzieś tam w tej aplikacji Samsung Health po prostu buszuję i sprawdzam. Także powiem Wam, że na chwilę obecną użytkuję ją od wtorku, tak jak powiedziałam, i ona miała 80% baterii. Naładowałam ją wczoraj, czyli wczoraj był piątek, bo już miała jakoś tam chyba z 15% baterii, więc dziennie wychodziło około 20% baterii ona zużywa. I tak sobie pomyślałam, ładowałam ją, tak jak mówię, wczoraj. Dzisiaj już było 100%, na chwilę obecną mam 95%, a wstałam o godzinie 8 i też było 100%, czyli do tej, no 5% póki co zeszło. Zobaczymy, czy będzie. Ona niby trzyma bateria do 5 dni, ale to też wszystko zależy od tego, wiecie, ile funkcji jest tutaj włączonych i tak dalej. Ja mam powiadomienia SMS, jeśli chodzi o powiadomienia SMS-ów, połączeń, kto dzwoni. Mam 3 treningi główne takie wybrane, gdzie po prostu dłużej przytrzymując z boku przycisk, automatycznie mi wykrywa dany trening. I co jeszcze? Pokazuje też, monitoruje sen, tak jak ta Huawei, którą miałam wcześniej. Są tutaj również przepisy. O Jezus, powiem Wam, że są również tutaj na tej aplikacji Samsung Health. Są również przepisy, różne artykuły. Można rywalizować, bo też ludzie wstawiają jakieś właśnie wyzwania, więc też można brać w tym udział. Ma funkcję noc i dzień, którą się zakłada, którą się ustawia. Postaram się może, jeżeli będziecie bardziej zainteresowani tą opaską, funkcjonalnością i tak dalej,
to dajcie znać w komentarzach. Ja postaram się wtedy może bardziej Wam o niej opowiedzieć. Teraz tak wiecie, tylko ogródkowo chciałam Wam o tym powiedzieć. I co jeszcze? Pogoda piękna, naprawdę słuchajcie, słonecznie, a mnie znowu zaczyna napierdzielać głowa. I to od wczoraj, ale to akurat są dni, kiedy kobiety nie zawsze czują się, wiecie, rewelacyjnie, więc jakoś jestem w stanie to znieść. Trening dzisiaj też był zrobiony. Wczoraj jedynie nie zrobiłam treningu, ponieważ no jakoś tak się zeszło. Miałam kilka rzeczy do zrobienia i wieczorem po południu, w sumie o 17, jak przyjechałam do domu, to już byłam tak padnięta i tak się źle czułam, że stwierdziłam, że nie będę robiła nic ponad siebie, ponad swoje siły, bo to nie ma sensu, wiecie, jak gdzieś tam trenowanie, chociaż z uchem też zrobiłam trening, pomimo tego, że mnie bolało, ale robiłam w takim momencie, kiedy wiecie, ten ból nie był aż tak ból i ten dyskomfort nie był aż tak bardzo odczuwalny, ale wczoraj na bank po prostu tylko samo wstanie czy położenie się, wstanie z łóżka czy położenie się na łóżko już powodowało pulsowanie w okolicach głowy, więc nie stwierdziłam, że wysiłek. Zresztą się narobiłam na cmentarzu, byłyśmy z mamą i wyrywanie, wiecie, ręcznie wszystkich tych chwastów tego zielska dobre 2 godzinki, więc człowiek miał w ten sposób, wczoraj miałam trening. Co jeszcze? Jeszcze chciałabym odnośnie tego siemienia lnianego powiedzieć, bo wiadomo, że opinii jest mnóstwo, tyle ile osób, tyle opinii i tyle informacji na temat danego produktu czy czegokolwiek. Ja oczywiście mówiłam na swoim przykładzie, że mi dodało to kilogramów. Całkiem możliwe, że jeżeli będę tylko stosowała, wiecie, tak gdzieś właśnie, tak jak mówiłam chyba poprzednio, do jogurtów, czy gdzieś do czy do chleba, no to być może, wiecie, to nie spowoduje jakiegoś tam wzrostu, no bo to będzie w produkcie, tak? A ja tutaj piłam sam kleik i widocznie mój organizm po prostu, nie wiem, zbuntował się i powiedział nie. Chcesz pić, chcesz mieć zdrowy żołądek, no to trochę Ci dodam kilogramów. Nie wiem, czy to było na tej zasadzie, czy też nie. No w każdym bądź razie u mnie poszło 2 kilogramy do przodu. A teraz ta waga po prostu zaczyna spadać. A jem tak samo jak jadłam, więc tutaj na pewno nie chodziło o jedzenie, tylko właśnie głównym takim zapalnikiem tego wzrostu wagi było siemię lniane. Chociaż też się zdziwiłam, ponieważ no faktem, czytając wcześniej o siemieniu lnianym, było kilka opinii, że przypuśćmy dodawało kilogramów i tak dalej. Wszystko zależy od tego, od naszego organizmu, od tego, w jakiej postaci go spożywamy i tak dalej, więc to jest, no mówię, można by było o tym mówić i mówić. Też tylko chciałam to nadmienić. I co jeszcze? A wczoraj w ogóle zaczęłam nagrywać foodbook. I nagrałam 2 pierwsze posiłki, a później niestety musiałam się zmyć z domu i foodbook został zawieszony. Miałam to przerobić na vloga, ale właśnie, że się źle czułam, to nie zrobiłam. Jestem właśnie na etapie zamawiania na AliExpress. Zobaczymy też, czy uda mi się dzisiaj zamówić. Szukam też prezentu na dzień mamy, czegoś na dzień dziecka. Więc na tym internecie troszeczkę czasu spędzam. I szczerze powiedziawszy, brakowało mi nagrywania. Naprawdę brakowało mi, chyba tydzień nie było. Musiałabym spojrzeć tam swoje notatki, ale chyba jakoś tak. I powiem Wam, ja nawet nie włączałam YouTube'a. Ja jestem z Waszymi filmikami tak daleko, więc gdzieś tam może w czasie po prostu będę starała się nadrabiać, ale korzystam też z pięknej pogody, więc wiecie, zanim się ogarnie gdzieś tam lekcje dzieciaków, posprawdza, zrobi obiad czy cokolwiek, porobi też pewne rzeczy na dworze, ponieważ no wymaga to ta czy tamta rzecz do zrobienia, więc trzeba to zrobić. Więc te internety, to wszystko schodzi na dalszy plan. Przez pewien czas byłam troszeczkę więcej na Instagramie,
No ale też to tak wiecie, jak człowiek się gorzej czuje, no to nie będzie na siłę nic stawiał, czy zdjęcia, czy jakichś relacji, czy nie będzie nagrywał, bo żeby wam pokazać, że o Jezu, jak ja ledwo w ogóle, wiecie, oddycham, albo ledwie chodzę i mam wam to pokazywać. No wiadomo, że jeżeli jest dyskomfort, to człowiek sam ze sobą się źle czuje, a co dopiero gdzieś tam jeszcze się pokazywać, więc z góry przepraszam za to, że no nie ma mnie aktywnej u was, ale postaram się to wszystko jakoś tam, może nie nadrobię tak, jak bym chciała, no ale gdzieś tam po jakimś filmiku na pewno postaram się pooglądać i zajrzeć, zobaczyć, co tam u was słychać. I co jeszcze? Zobaczymy, czy tego do 24 dzieciaki siedzą, czy rzeczywiście wrócą do tej szkoły, czy nie. Ja od 4 dni, szczerze powiedziawszy, nawet nie oglądałam wiadomości. Dopiero dzisiaj coś tam mi przemknęło, ile jest zakażeń, ile jest zgonów, czy ile osób wyzdrowiało. A tak nie oglądałam po prostu, może też nie tyle z braku zainteresowania, co po prostu człowiek był, robił rzeczy, które wiecie. Telewizja nie była włączona, więc radia nie mamy, więc jedynie w samochodzie, więc ten człowiek tak nie przyjmował tej wiadomości, jedynie o pocztę, jak odpalam, no to wiadomo, od razu się wyświetlają wszystkie informacje i wiadomości. Ale te wszystkie potyczki i tak dalej, to nie było mi potrzebne, dlatego też cieszę się, że ta telewizja gdzieś tam, wiecie, odeszła na bok. Internet też w sumie, bo czasami po prostu potrzebujemy takiego resetu, wiecie, odpoczynku od tego wszystkiego, także no. Moje dziecko zachęciło mnie też do założenia konta na Vinted. Co prawda ja już jakiś czas temu je założyłam, ale nigdy nie miałam czasu cokolwiek wstawić, więc ale to pewnie dam do zrobienia dziecku. Teraz młodzież bardziej jest obcykana w tym wszystkim, więc tylko muszę też zebrać swoje siły, bo dzisiaj mówię, głowa mi po prostu aż tętni, ale powiedziałam sobie nie, dzisiaj już zaczynam, bo za chwileczkę będzie połowa maja, a ja wiecie, w czarne idę. No. I co jeszcze? Jutro niedziela. Mam w planach grilla. Mam w planach grilla. Zobaczymy też, czy pogodę dopisze i jak to się wszystko potoczy, bo to wiecie, człowiek planuje, planuje, a później bach, leje. Chociaż deszcz jest bardzo potrzebny i ja nie narzekałabym wcale na deszcz, jeżeli by był. Dobra, słuchajcie, ja nie będę wam jakoś już tam więcej smęciła. Dajcie też znać właśnie odnośnie tej opaski, czy chcielibyście czegoś więcej się o niej dowiedzieć, czy może macie tą opaskę. Jeżeli tak, to dajcie też znać w komentarzach, jak się u was sprawuje, jak długo trzyma baterię, czy jesteście zadowoleni, czy też nie. Chociaż no mówię, no ja na razie się uczę jej i zaprzyjaźniamy się, że tak powiem. Na chwilę obecną jestem zadowolona. Jedynym dla mnie minusem jest jej zapinanie. Ale to być może w kolejnym filmiku, jeżeli będą osoby właśnie zainteresowane, żeby się dowiedzieć czegoś więcej na temat tej opaski. Dobra, ja już nie przedłużam, bo wiecie co, język już mi się zaczyna plątać. Zabieram się za inne rzeczy, za pranie, bo właśnie słyszę, że mi tam wiruje pralka w łazience. Ja, kochani, dziękuję wam za subskrypcję, bo pomimo tego, że mnie nie było kilka dni, to tych subskrypcji przybyło, także jest mi niezmiernie miło. Cieszę się bardzo. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli macie ochotę. I cóż, jeżeli macie też do mnie jakieś pytania, to śmiało piszcie. W jednym z filmików były pytania właśnie odnośnie Q&A. Kilka osób zadało pytania, więc jeżeli chcecie, możecie wrócić do tamtego filmiku. Jeżeli nie, to możecie pod tym filmikiem. Też będzie mi bardzo miło, także ja już nie przedłużam. Życzę wam dużo, dużo zdrówka, udanego weekendu i dużo buziaków. Pozdrawiam. Pa, pa.